doszłam do wniosku, że chyba najwyższy czas coś nagrać, więc nagram coś z moim kotem! Jestem. Jak tu ktoś w tle gadał, to moja rodzina robi pierniczki, gdyż zbliżają się święta i tego typu. Już kilkakrotnie zadawaliście mi pytanie, co zrobić, żeby nagrać film i co ja zrobiłam, że w wieku 15 lat pierwsze moje filmy zaczęły się pojawiać na YouTubie i miały już one fabułę, jakiś konkretny przebieg wydarzeń, całkiem dobrze brzmiące dialogi oraz część wiedziała, że pisałam do nich scenariusze i jak je pisałam oraz jakim cudem takie małe dziecko w ogóle cokolwiek nagrało. Więc tutaj przedstawiłam kilka trików, jak nagrać własny film. Trik pierwszy. Używaj statywu. Nie pozwalaj, żeby aparat dostał Parkinsona. Ponieważ oglądanie filmu, który się trzęsie i wygląda tak, jakby faktycznie operator miał coś z rękoma, wygląda po prostu źle. Trik drugi. Zadbaj o oświetlenie. Oglądanie ciemnego filmu to nie jest fajna sprawa. Ciemny film, czarno to widzę. To było tak suche, Boże. Matko. Uwaga! Powinniście oświetlić film nie, na pewno nie, gołą żarówką LED-ową, ponieważ wtedy oświetlona twarz bohatera będzie bardzo mocno zarysowana i będzie to wyglądało bardzo, bardzo źle. Polecam zainwestować w softboxa. Bardzo dobrym pomysłem jest na przykład postawienie lampki biurkowej oraz nałożenie na nie na przykład chusteczki higienicznej, bo wtedy światło jest takie miękkie i delikatne, a twarz nie jest oświetlona jak... Pomysł trzeci. Mam nadzieję, że wiecie, co to blendo. Tak, blendo to jest to, co otworzyłam przed chwilą. Posiada srebrną stronę oraz złotą. Posiada oczywiście białą oraz czarną. Blendo to jest coś, co odbija światło i pomaga ci nakierować je na twarz aktora, dzięki czemu aktor jest znacznie lepiej widoczny i nie robi się efekt zaćmienia, czyli jego twarz nie znika połowicznie w półmroku, tylko jest widoczna w całości. Cała jest oświetlona. Ej, taki trik! Używając blend na pewno wyjdziesz z zakresu filmowców tworzących filmy homemade. Wskazówka czwarta. Naucz się rodzajów kadru. To jest dosyć ważne, żeby twój operator wiedział, jakich kadrów używa się do filmu. Na przykład bardzo znana zasada. Nie wiem, czy wiecie, ale z kadru amerykańskiego nie można przejść do portretu, tylko do półzbliżenia, ponieważ taka jest zasada kręcenia filmu. Trik piąty. Pisz scenariusze. Nawet niech ciebie nie kusi to, żebyś robił wszystko w biegu. W tym czasie zdążysz 5 razy przerobić swoją historię i nagle się okaże, że to nie jest romans, tylko horror. Oraz kiedy się ogarniesz, zauważysz, że tak naprawdę nie ma tam dialogów, a aktorzy mówią monologi. Właśnie, nie musisz pisać profesjonalnych scenariuszy. Wystarczy, że usiądziesz i napiszesz nowelę filmową. Krótkie opowiadanie zawierające to, co będzie się działo w filmie, razem z dialogami. Trik szósty. Nie angażuj mnóstwo ludzi. Wiem, fajnie, my też się jaramy, że kręcisz film. Ale po co ten pomysł ma upaść? Jeżeli zaangażujesz w to bardzo dużo ludzi, ty będziesz reżyserem, który będzie oglądał to, co się dzieje wszystko zza sceny. Zaangażujesz jeszcze operatora. Gościa od blend, od mikrofonów, od tyczki, od monitorów oraz 50 tysięcy aktorów.
Fajnie, ale nie wiem czy wiesz, ale każdemu z nich musisz zapewnić jedzenie i picie na planie filmowym. Jeżeli będzie ich za dużo, to ty po prostu nie będziesz w stanie ich ogarnąć. Potwierdzam to, co mówię. I naprawdę przekonałam się na własnej skórze. Nie polecam. Wystarczy, że ty będziesz operował kamerą. Oraz wynajmiesz swojego najlepszego zioma, który chociaż trochę zna się na oświetleniu, żeby trzymał blendy. Reszta to mogą być aktorzy. Pamiętaj, dziennie nagrywaj 2 lub 3 sceny. Mi nagranie 3 scen zajęło 3 godziny, a kiedyś jednej, większej, rozbudowanej, zajęło 8 godzin. Nie angażuj się w kręcenie 50 scen na raz, tylko wyznacz sobie 3 maksymalnie. Oraz tak, żeby jak najmniej aktorów musiało przyjechać na plan filmowy. Czyli na przykład wszystkie 3 sceny, w którym gra Zosia, Kaśka i Marysia. Na przykład, co nie? Trik 7. Pamiętaj o dźwięku. Nie od razu musisz wypożyczać ludzi z tyczkami, którzy będą stali nad twoim filmem i dopieszczali go idealnym dźwiękiem oraz idealną synchronizacją. Synchronizacja dźwięku wcale nie jest prosta. A przynajmniej nie taka prosta, jak ci się wydaje. Żeby zsynchronizować dźwięk z filmem, przydadzą ci się specjalne programy. Jest to bardzo precyzyjna praca oraz pochłania bardzo dużo czasu. Więc tobie polecam nakręcać z mikrofonu przyczepionego na aparacie. To jest bardzo dobre wyjście. Jeżeli jednak decydujesz się na nagrywanie filmu z dodatkowym udźwiękowieniem, możesz pomyśleć na przykład o takim mikrofonie jak mikrofon Shure. Wejściówka jest kompatybilna ze wszystkimi iPhone'ami od 5 w górę. Więc cóż, wydaje mi się, że taki telefon z mikrofonem można nasunąć na selfie sticka, zainstalować aplikację Shure i zacząć nagrywać. Trik 8. Wiesz, że ci się uda. Naprawdę. Musisz usiąść i sam siebie przekonać, że dasz radę nakręcić ten film. Bo tak naprawdę wszystko zależy od tego, co masz tutaj w głowie. Oczywiście zbyt duży entuzjazm też nie jest wskazany. Jeżeli będziesz zbyt entuzjastyczny, zaangażujesz w to za dużo osób. I tak się skończy, że na planie filmowym nagle będzie biegało 150 osób, z tego, z czego setki nie będziesz znał. Okej, to na dzisiaj koniec. Mam dla was 8 trików. Właśnie je przedstawiłam i mam nadzieję, że do czegoś wam się przydadzą. Oczywiście w razie jakichkolwiek pytań, piszcie na e-mail kidsvoice.fotostudio@gmail.com. Możecie mnie tam spytać o wszystko, co przyjdzie wam do głowy związanego z filmem. To tyle na dzisiaj w pierwszym odcinku How To.